Słuchaj, jeżeli oglądałeś poprzedni odcinek, to wiesz, że zadarłem z jakimś dziwnym noobem, który chciał mnie wysadzić. No aczkolwiek myślałem już, że sytuacja na Ferajnie jest normalna do tego momentu. Do momentu, gdy teraz wszedłem na serwer i w ekwipunku zobaczyłem dokładnie to. Ostatnio też znalazłem taką książkę, na której były koordynaty. Teraz dostałem książkę, w której jest napisane: zmieniłem plany, spotkajmy się w tym samym miejscu co ostatnio. Mam go dosyć. O! Co to za creeper? Albo to był creeper, albo to była kolejna pułapka nuba. Słuchajcie, najgorsze jest to, że nie wiem. W każdym razie czytamy dalej. Mam go dość. No jego. Nie powiedziałem wam jeszcze, o co chodzi do końca. Chodzi o to, że słuchajcie, mojego montażystę sprzedałem nubowi. Nubowi.exe, nubowi prześladowcy. No i dał mi 10 tysięcy diaksów, ale nie miał mi kto teraz montować filmów z Minecrafta, więc chciałem go odkupić od tego nuba. Niestety jednak, słuchajcie, noob zażądał za odkupienie 10 tysięcy diaksów, co jest dla mnie naprawdę wielką ilością, nigdy tyle nie miałem, nawet teraz mam tylko 73, każdy myśli, że to dużo, a tak naprawdę to nie tak dużo. I słuchajcie, napisał dalej: jeśli nie oddasz diaksów, to nie myśl, że kiedykolwiek puszczę ci to płazem. Okej. Spotkajmy się w tym samym miejscu, dobra, więc koordynaty miałem tu: minus 853, 84, 110, ja już jestem blisko chyba. No dobra, słuchajcie, gdzie to może być? Nie mogę tego znaleźć, szczerze mówiąc. A już tutaj przecież raz byłem, ale zdaje mi się, że to mniej więcej ta góra. Jakie były kordy dokładnie? A, 853, dobra, jakoś zakodowałem, że minus 830. To my już prawie jesteśmy. Tak, to jest tu, tu jest ślad po wybuchu. Co to jest? Co to jest? Dobra, czekajcie, za chwilę zobaczymy, co jest w środku, ale zostawcie teraz łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał po więcej odcinków z Ferajny oraz z Brawl Stars, ponieważ na tym odcinku będzie się pojawiał Brawl Stars oraz Ferajna. Od Minecrafta i innych odcinków mam drugi kanał, E4sus Minecraft, więc możecie także na niego wejść i go obczaić. Okej, dobra, więc zobaczmy, co jest w środku tej strasznej budowli. Halo! O! Mordo! Mordo! W końcu jesteś! O nie! Bo ten nubek mnie tu niestety uwięził i tak sobie tutaj siedzę i nudzę się w sumie, no więc... Co? No, ale naprawdę. Czemu ty tu jesteś? Ja się spodziewałem nuba, a nie ciebie. No ale no, on mnie tu uwięził, nie wiem gdzie teraz poszedł, no siedzę tu tak od kilku dni już, no. Dobra, to mam parę pytań, czekaj, spróbuję cię ogólnie uwolnić, bo mam jeden pomysł, chociaż nie wiem, czekaj. Jesteś w stanie stąd wyjść teraz? Jakoś wyskoczyć, czy coś? No, tak średnio bym powiedział. Nie, czekaj. Nie mogę, no. A nie ma tutaj gdziekolwiek, nie, to wszystko jest z bedroka, nie ma gdziekolwiek. Czemu ty chcesz bedroka wykopać? O, co to?! A, myślałem, że to ona, to tylko armor stand. Dobra, nie, bedroka nie wykopiemy chyba. No nie, no, no nie da się. Ej, dobra, czemu on cię w ogóle mi oddał? Przecież ja mu wisiałem 10 tysięcy diaksów za to, żeby cię oddał. Aha, dobra, zaraz pomyślimy, co zrobić, ale pierw spróbujmy stąd wydostać, bo już tutaj od tej samotności nie wiem, co się dzieje, dostaję na głowę powoli. No dobra, czekaj, czekaj. Ja znam jedną strategię, jak się wydostać, bo to jest nowa wersja Minecrafta, słuchajcie, więc bardzo łatwo jest tutaj kogoś wydostać przez taką dziurę, chyba noob tego nie ogarnął, no bo wiecie, no jednak nuby to są nuby, on myślał, że przez jedną kratkę się nie da przejść. Dobra, patrzcie, robi się to tak, że robicie trapdora. O, dobra, dobry pomysł, ale tu i tak... I masz. No. O, super trapdoor i... Ale dalej nie mogę stąd wydostać się, ale... Wiem, mam pomysł, ale to trochę żenujące. No ja nie wiem, jak się stąd wydostać. Ale odkąd tu siedzę, tak mi się nudziło, że postanowiłem zrobić no swoją kolekcję odchodów i może przez nie uda mi się wyskoczyć stąd. W ogóle... No tak mi się nudziło, no mówisz, że na łeb mi już siadło przez to. Serio. W ogóle wiesz, że ten noob cię oddał tylko dlatego, że miał dość odchodów twoich? A no to widzisz, one uratowały ci życie! Czekaj, dobra, biorę to. O fuj, dobra, czekaj, stawiam to szybko. Dobra, uciekamy stąd. O nie, wypłynąłeś z odchodów! Dobra, dobra, czekaj, idę skoczyć do wody. Dobra, i w końcu można się umyć, w końcu. Idę popływać z rybkami. Dobra. O nie, ej mordo, trzeba cię będzie poddać jakiejś resocjalizacji, bo ty jesteś trochę inny niż byłeś zanim cię sprzedałem nubowi. No, to, no mówię ci, że na psychę siadło, serio. Okej, dobra,
Ale wiesz co? Wiem, co ci pomoże, szczerze mówiąc. Ja wiem, że dealerek pewnie będzie na mnie zły i że powinienem z nim uzgadniać, że dodaję nowe osoby na Ferajnę, ale mogę cię w zamian za to włączyć do Ferajny i możemy razem sobie teraz nagrywać z tego serwera. Dobra, kozak, kozak. Może cię to zresocjalizuje i nie będziesz już lepił kulek z odchodu. Bardzo, bardzo możliwe. Dobra. Filmiki będą montowane, mówię ci. Tak o, ale ten. No. Słuchaj, jedno pytanie, i na które jestem no trochę zły, ale... A w ogóle gdzie idziemy teraz? No na Ferajnę, ja cię zaprowadzę, oprowadzę cię po serwerze, wybierzę miejsce na domu. Wracając do tematu, dlaczego ty mnie sprzedałeś? No bo, zobacz, miałem grać na Ferajnie, a ludzie wolą oglądać jak ktoś jest pro, a nie chciało mi się kopać diaksów. No więc powiedziałem Nubowi cały set, 100 diaksów, no i ten, mogę ci sprzedać mojego montażystę, bo Nub też chciał nagrywać filmy. No i, no i po prostu, no ale okazało się, że cię jednak uwięził. No i... Dobra. No wiesz. Bo coś tam słyszałem, że diaksy jakieś miałeś oddać. Oddałeś mu, czy nie? Nie. To nie będzie kolorowo, bo będziemy mieli przez to przesrane, bo on mi tam powiedział, że no, jeżeli mu nie oddasz, to nie będzie dobrze. Mówię ci, że trzeba się z nim jakoś jak najszybciej. No ale co on może zrobić? Jakieś pranki, wysadzić nam dom, zbanować nas, bo zna hakera. No dobra, mamy przesrane, masz rację. Ej, no, co to no, jest w ogóle? Szybki Mateusz! Ale... Ej, ale... A, dobra, wiem! Wiesz, że to jest moja działka przecież? Nie. No to, to jest moja działka! Ale to jest kościół jakiś! Ale czemu on jest na mojej działce? A skąd mam wiedzieć? A wiem, bo to ludzie, którzy donatowali, dobra, przepraszam. To jednak nie. Ale czemu na mojej działce jest to zbudowane? Dobra, po pierwsze, dobra, widzowie... Dobra, parafianie, dzisiaj... A, dobra, oplułeś mnie. Okej, co ty chcesz zrobić? Dobra, po pierwsze, chciałem powiedzieć widzom, że macie nie pisać nikomu, że dodałem nową osobę na Ferajnę, dlatego że dostanę bana od dealerka za to. To jest ściśle tajne. To jest ściśle tajne, że on tutaj gra, słuchajcie, więc naprawdę nie mówcie kompletnie nikomu, że dodałem Żabencjusza na Ferajnę, bo to by był mega przypał. A po tak drugie... Żaba Minecraft. Tak, no? Żaba Minecraft, właśnie. Tak. Link do jego kanału jest tutaj w prawym górnym rogu. Możecie zobaczyć jego perspektywę ogólnie. Możecie zobaczyć odcinek z życia w celi. Ej, obronię, co ci jest? Dobra. Ja nie mam czyli nic. Ja jestem prosem, prosem, dobra. No dobra, rozwalał go, chillera, okej. Okay, no dobra. I sztos. W ogóle musimy coś, bo... Dam ci połowę moich kurczaków, połowę super. Tego... dobra, no i jest git. Okej, okay, czekaj. A w ogóle jaki tu jest ładny domek. No, ja nie wiem, szczerze mówiąc, czyje są domki. A i napiszcie mi, czemu na mojej działce coś stoi w tym momencie, dlatego że mnie to denerwuje bardzo. A, tu będzie śpiewanko, tak? Tak, tutaj będzie śpiewa. Voice of Ferajna, polecam ci, żebyś coś nagrał, to może, wiesz, wyjdziesz na scenę, zaśpiewasz wszystkim i może dzięki temu się polubią. O, no widzisz. I dadzą tylko mi bana, a ty zostaniesz na przykład na serwerze. Musi być z przekazem ta nuta, musi być taka idealna. No, dobra, czekaj. Dobra, no tutaj jest czyjś domek, tutaj jest scenka, tutaj jest jakaś świnia, nie wiem. Ale patrz, jakiego ma irokeza w ogóle. To jest... Ona ma irokeza, może się trochę zlewa z tłem, może się trochę zlewa z tym, z nocą, ale ona ma irokeza fajnego. Gdzie ty no, jesteś? No idę tutaj, bo słyszałem, że dealerek ma jakiś przekozacki dom, którego sam nie wybudował, więc chciałem zobaczyć, szczerze mówiąc, jak to wygląda. No, więc słuchajcie, wbijajcie na kanał Żaby, dlatego że on nagra na przykład odcinek z tego, jak to było w celi i takie różne, więc na pewno się tam bawicie fajnie. Dobra. Ale bambus fajny. Ej, mogę sobie wziąć bambusa? Daj mi bambusa. Nie, to jest party bambus, słuchaj. Oni cię aresztują, bo to są komuniści. Czekaj, dobra, to... ale wyrósł szybko, dobra. Dobra, mam 10 bambusa. Gdzie ty jesteś? U góry, dobra. No, dobra. Ale w ogóle te lampy z 1.16 są przekozackie. O, dobra, czekaj. Co my tu mamy? Dobra, mam dla ciebie zbrojkę. Chodź tutaj. cała zbrojka jest dla ciebie. Dobra, sztos. Czekaj, a wiesz co chcę sprawdzić? No. Potrzebuję wiaderko z wodą. Nie, jak to nie jest? Ja mam wiaderko. A, chcesz walnąć wiadro z dachu dealera? Dokładnie. Dobra, to chodź, idziemy po wodę. To będzie taki skok kozacki. Bez kitu, każdy na Ferajnie powinien walnąć wiadro, to jest pierwsza dokładnie. Zasada. Okej, okay, dobra, pyk. Co to jest jakiś różowy pokój, co on tu robi? A, bo ty masz wiaderko z wodą. No mam. No dobra, to komu się uda w takim razie? Ty lecisz pierwszy. Ja lecę, nie, wiesz co się stało? No? Na kant bloku wylądowałem.
A ja nawet... Na kant boku, zobacz, że się woda nie, nalała. Bez kitu, no. To, ej, słuchaj, mordo. Jedno pytanie. Teraz jesteś na odcinku przez chwilę. Zadzwonił do mnie dealerek, słuchajcie, więc chcę się go zapytać, czemu na mojej działce, jak chcę zacząć grać, to się pojawił jakiś budynek? To jest sąd? A to nie jest kościół? Kurczę, no dobra, to szukam sobie nowej działki. Wylałem wodę, a spadłem na krawędź tego bloku. A, no kurczę. No, bardzo niefortunna no, sytuacja. Słuchaj, jeszcze nie jesteś wprawiony, krótko grasz na ferajnie, dlatego nie umiesz. Dobra. Ej, skoro komuniści zabrali mi działkę, no to w takim razie musimy znaleźć jakieś nowe miejsce. Więc a, chodź, bo znaleźć. Ja... O, Enderman, weźmy to. W ogóle, czekaj, bo przed chwilą coś tu zobaczyłem, jak szedłem. Co? Chodź mi wytłumacz jedną rzecz, chodź. Chodź za mną. Czekaj, Enderperła. O, moja. Chodź, patrz, chodź. A gdzie ty jesteś? Druga strona. W drugą? Drugą stronę. Tak. Czyli w to, co teraz biegnę? Tak. A, dobra. Co to jest? Co? Czekaj, to. Czekaj. To. Płaczący obsydian, mordo. Serio? No, to jest nowy blok w Minecrafcie. Oła! On dzisiaj wyszedł. Serio? Aha. Oj. O kurde. No. Dobra, mordo, bo tu trzeba znaleźć jakąś fajną działeczkę. Kurde, to jest? To jest chyba... A, tu jest aquapark. Idę se. O! Ej, tu jest aquapark, mordo. A tu jest chyba... Ja się biję z pięcioma mobami. Problem! Jaki problem? Ja zaklepuję tą działkę, ty możesz zamieszkać gdzieś obok mnie tutaj. Ty tą górę, tak? Tą górę tak, tutaj. O tutaj, o to. To, co zrównuję dobra, teraz. Czekaj. Więc ty sobie teraz wybierz chatkę i będzie git. Mam pomysł, by zamieszkać na drzewie, ale nie chcę być Tarzanem jednocześnie, bo jestem jednak żabą. I no wiesz. No dobra, to wybraliśmy miejsca na domek, wszystko zrobiliśmy. Odzyskałem, słuchajcie, mojego montażystę, więc będą teraz filmiki z Ferajny na kanale. I ja się z wami teraz żegnam. Mam domek. O, patrzcie, jaki jest utalentowany. Jak? No proste. Lepianka. No ty lubisz lepić z kloców. Dobra, subskrybujcie, to było na tyle. Na razie. Cześć, papa.